Dzień dobry, witajcie w kolejnej krótkiej Mobzilli. Dziś zajmuję się wideorejestratorem XBlitz Go 2. Żadna samochodowa kamerka nie wpadła mi w ręce przez dłuższy czas. Warto zerknąć, co w trawie piszczy w tej kategorii elektroniki użytkowej. I nie inaczej niż zwykle zacznijmy od zerknięcia do pudełka. W środku znajdziecie oczywiście sam wideorejestrator, do niego zaraz wrócę, zasilacz do gniazdka samochodowego z przymocowanym na stałe nieco dłuższym niż 3 metry kablem, bez rozdzielacza, więc nie da się jednocześnie korzystać z kamery i na przykład ładować telefonu, ale za to z jasną czerwoną diodą. Drugi krótszy przewód USB mini USB, przydaje się na przykład do zasilania kamerki w domu, przystawkowy uchwyt na szybę z wygodną blokadą, głowicą kulową, którą da się przestawiać do przodu i do tyłu, plus co nieco na boki, oraz dodatkowym portem mini USB. Przewód zasilający można podpiąć tu zamiast do kamery. I całościowo uchwyt jest dla mnie na plus. Nie jest jednorazowy jak ten na klej, można go łatwo odpiąć, przepiąć, przenieść do innego samochodu i pozwala w zupełnie wystarczający sposób dopasować położenie kamery. Jedyne czego mogę się czepnąć to jakość plastiku. Mogłaby być lepsza, miałbym na on czas więcej wiary w długotrwałą wytrzymałość. Jest też czytnik kart pamięci microSD, wiadomo, do skopiowania danych z rejestratora oraz instrukcja obsługi. Na niej też mogę się zatrzymać na chwilę. Jest napisana bardzo czytelnie, przejrzyście, w pełni po polsku i znalazłem w niej odpowiedzi na wszystkie pytania, jakie pojawiły się podczas korzystania z Go 2. W temacie samego wideorejestratora. Urządzenie jest niewielkie, więc nie zasłania znacząco pola widzenia i ma charakterystyczny bardzo samochodowo-kamerkowy design. Front to podkreślony duży obiektyw otoczony wokół soczewki diodami świecącymi w podczerwieni. Dookoła jest ładny, błyszczący plastik. W przypadku czegoś, co wisi, nie oburzam się na ryzyko zabrudzenia czy zarysowania. Z tyłu zaś matowym, chyba metalowym korpusem, a przynajmniej taki materiał podpowiadają szerokie, połyskliwe szlify. Po lewej znajdziecie przyciski włączania, wygaszania, klawisz menu w trybie nagrywania uruchamiający zapis awaryjny, który można wywołać w razie jakiegoś zdarzenia i którego niestety nie da się zatrzymać, jeśli się go wciśnie niechcący, oraz gniazdo kart microSD do 256 GB. Na dole nie ma nic, na górze jest zatrzask mocowania uchwytu, a po prawej port mini USB, mikrofon oraz mini HDMI. Nad dwucalowym ekranem o wystarczającej rozdzielczości, jasności i znakomitych kątach widzenia umieszczono dwukolorową diodę statusu urządzenia, a pod wyświetlaczem cztery główne przyciski. Mogłyby klikać nieco wyraźniej, ale po chwili wprawy nie ma problemu z wymacaniem ich nawet po ciemku. W trybie czuwania powrót wywołuje galerię z zapisanymi plikami, klawisz w dół robi 4-megapikselowe zdjęcia, w górę wyłącza rejestrowanie audio, a OK włącza i wyłącza nagrywanie. Na ekranie widoczne są oczywiście podstawowe informacje. Rozdzielczość, data, godzina, stan baterii, kamera działa bez zasilania nawet kilkanaście minut i tak dalej. To co najbardziej podoba mi się w przypadku Go 2 to jednak uproszczone, bardzo przejrzyste menu. W wideorejestratorach naoglądałem się już pełnych wielu opcji przeładowanych tabel ze zdecydowanie zbyt wieloma funkcjami. Tutaj jest tak proste jak może być. Są dwie główne zakładki. Pierwsza dotyczy opcji nagrywania, druga ustawień. W pierwszej można m.in. dopasować rozdzielczość. Najwyższa możliwa to 2,7K, czyli 2592x1600 pikseli w 30 lub Full HD w 60 klatkach na sekundę. Długość pojedynczego filmu w pętli, włączyć WDR, czyli rozszerzoną rozpiętość tonalną, znaczniki zapisywane na filmach, diody podczerwieni oraz zmienić czułość czujnika wstrząsów i monitora parkowania. Tutaj jest też opcja wyboru kodeka wideo. Go 2 umie zapisywać klipy przy pomocy H265, więc oszczędzać znacznie pamięć. Druga zakładka nie zawiera z kolei niczego zaskakującego. Tu znajdziecie ustawienia języka, daty, czasu, jednostki prędkości czy formatowanie karty pamięci. Za ciekawostkę można uznać jedynie ostrzeżenie o zmęczeniu, włączające się opcjonalnie co określony czas. Tyle. Bez zbędnego pitolenia i dokładania na siłę zupełnie niepotrzebnych ekstra funkcji. Warto też odnotować, że wszystko działa odpowiednio szybko. XBlitz podkreśla, że urządzonko napędza procesor High Silicon od Huawei. Czepnąć mogę się zaś tego, że żółtawe zaznaczenie na białym tle nie jest jakoś przesadnie widoczne. Przyciemniłbym je co nieco dla osób, które mają większe niż ja problemy ze wzrokiem. I druga rzecz, nieco na siłę, wiem. Wśród znaczników możliwych do zapisania na filmach znajdziecie też prędkość i lokalizację. Oba pozwalają się włączyć, ale kamera sama z siebie nie ma modułu GPS, trzeba go sobie dokupić. I w efekcie ktoś tak nieogarnięty jak ja może się zastanawiać przez dłuższy czas, czemu kamera podczas poruszania się samochodem ciągle wyświetla 0 km na godzinę. A na koniec rzecz najważniejsza, czyli jakość nagrywanego wideo. Na plus są na pewno dwie rzeczy. Pierwsza, pole widzenia. To jest aż 170 stopni, więc nic przed Go 2 nie schowa się nawet mocno z lewej czy prawej strony. Druga, szczegółowość. Ona wynika najpewniej z wysokiej rozdzielczości, ale także z braku agresywnego odśmiania. Świetnie wyglądają też kolory.
choć w przypadku urządzenia tego typu to ma umiarkowane znaczenie, a kamera dobrze sobie radzi z rejestrowaniem filmów pod słońce, słusznie pozwalając prześwietlić się niebu i stawiając na wygrzebanie detali z cieni. Refleksy też nie są problematyczne. Odblaski, które możecie gdzieniegdzie teraz w tle zobaczyć, wynikają z tego, że niestety mam porysowaną szybę w samochodzie. Płynność jest świetna, Go 2 niweluje też drobne wstrząsy i nierówności drogi, mimo że producent nie chwali się żadną stabilizacją. W ciemnościach również jest w porządku. X-Blitz chwali się matrycą Sony z technologią StarVis, która ma poprawiać jakość wideo w gorszych warunkach oświetleniowych. I ja powiedziałbym, że jest na tyle dobrze, że w razie W nie powinno być problemu z czytelnością tablic czy znaków. Generalnie jest absolutnie użytkowo. Podsumowując, X-Blitz Go 2 to udana kamerka samochodowa. Mam wrażenie, że w tej kategorii produktów producenci starają się często wymyślić jakieś nowości, efektowne bajery i cuda na kiju. Zapominając, że to sprzęt, który jest po stokroć utylitarny, jego główną cechą ma być praktyczność. Wydaje się, że X-Blitz zwrócił na to uwagę. Go 2 ma dobry uchwyt, bardzo wygodne, proste menu, rozsądny układ i funkcjonalność klawiszy i nagrywa dobrej jakości wideo. Tyle, niczego więcej mi nie trzeba. No, może rozdzielacza w zasilaczu i GPS-u, natomiast jeśli ktoś jest marudny, obie te rzeczy można dokupić. Cena na start to 399 zł i jak zawsze życzyłbym sobie, żeby była niższa. Ale tak po prawdzie, żadnego wideorejestratora do tej pory nie używało mi się tak wygodnie. Napiszcie w komentarzach, czy wy używacie wideorejestratorów samochodowych, czy kiedyś jakiś wam uratował skórę, bo mnie już zdarzyło się, owszem. W związku z tym zalecam zakupić takie urządzenie, to naprawdę ma sens w sytuacji, w której dużo jeździcie swoim autem. Natomiast, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, jak ten sprzęt działa, to oczywiście możecie wpisać je pod filmem. Jeżeli odcinek wam się podobał, ja będę wdzięczny za łapkę w górę. I zapraszam was od razu na jutrzejszy, kolejny odcinek. Będzie premierowo, w stylu bardzo drogich, nowoczesnych smartfonów, w związku z tym gorąco zachęcam. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!